Szanowni Państwo, przechodzimy do procedowania druku nr 1032 budżet miasta Krakowa na rok 2013. Czy jest na sali pan przewodniczący Kośmiga, który mi dzisiaj zastępuje? Ja bym prosiła go o tą łaskawość, bo muszę mu stąd zejść. Bardzo proszę, pani Wiechu będzie prezentowała. Prosiłam o pomoc przy... Tak, bardzo proszę. Pan skarbnik, prezentacja budżetu na rok 1032, rok 2013. Bardzo proszę. Przewodnicząca Wysoka Rado Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W imieniu Pana Prezydenta jako organu wykonawczego przedstawiam projekt budżetu Miasta Krakowa na rok 2013 oraz łącznie projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 do 2052. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych oba te dokumenty jako odrębne dokumenty są przyjmowane przez Radę Jednostki Samorządu Terytorialnego. Przy czym w odróżnieniu od tego pierwszego dokumentu ten drugi w ustawie wręcz oczekuje się, że jest, ma być on realistyczny. A skoro ma obejmować okres do czasu, na jaki zaciągnięte są zobowiązania finansowe gminy, w naszym przypadku do roku 2052. Stąd też ta realistyczność ma się rozciągać do roku 2052. No gratuluję takiej osoby, która by wyobraziła sobie przynajmniej, co będzie się działo w roku 2035 przykładowo, nie mówiąc o roku 2050, a już kompletnie nie zastanawiając się nad rokiem 2052. Ale skoro taki wymóg jest, to dokument, który stanowi uzasadnienie dla projektu budżetu, został w Wysokiej Radzie dostarczony. Chciałbym Państwa uwagę zwrócić na okoliczności, które towarzyszą przedkładaniu tych dwóch dokumentów Wysokiej Rady. A mianowicie pierwsza sprawa, to jesteśmy w dalszym ciągu na pewnym etapie, bo to jest pewien etap rozwijającego się jednak kryzysu finansowego o charakterze globalnym. Ten kryzys dają sobie znać. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego dają o sobie znać w momencie, kiedy w 2008 roku rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wtedy tąpnęły nasze planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, jak również dochody zbierane przez urzędy skarbowe, a w szczególności dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, przypomnę Państwu ustawę o dochodach i odesłania, mianowicie są to dochody, które są pobierane na zasadzie 2% obciążenia wartości umowy, przedmiotem której jest zmiana praw właścicielskich, a zatem sprzedaż prawa właścicielskiego najczęściej dotyczy to nieruchomości. A zatem pierwsza okoliczność, która obecnie daje sobie znać, pokażę to Państwu na slajdach, nie tylko w przypadku Krakowa. Następna okoliczność to jest to, że obecnie coraz powszechniej mówi się, nawet w kręgach centralnych, o tym, że objawy zjawisk kryzysu gospodarczego jakby ujawniają się coraz szerzej, coraz pełniej. Trudno, żeby było inaczej, skoro kryzys gospodarczy dotyczy gospodarki rynkowej, a w ramach gospodarki rynkowej funkcjonuje nasz kraj od 1989 roku. A zatem trudno jest wyeliminować tą cykliczność. Ta cykliczność czasami może być łagodzona, a czasami można uznać, że należy się do niej przystosować. Oczywiście
Nie chciałbym tutaj swojego osobistego poglądu na ten temat przedstawić, ale wydaje mi się, że ze strony władzy centralnej nie ma programu przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym, bo gdyby taki program powstawał, to nie ulega wątpliwości, że w pierwszej kolejności mogłaby się władza centralna zwrócić do samorządu, aby wspólnie te ograniczone środki kierować na takie przedsięwzięcia, które staną się kołami zamachowymi. Przykładowo kiedyś takim przedsięwzięciem było mieszkalnictwo. Jak Państwo wiecie, jest to koło zamachowe, bo jeśli się ma mieszkanie, to się robi wszystko. Zaciąga również i kredyty na to, aby to mieszkanie wyposażyć i w nim godnie mieszkać. Obecnie takich programów wspólnych nie widać. Wydaje się, że to byłby dobry element dla przeciwdziałania, bardziej czy mniej, ale jednak kryzysowi. Natomiast to, co odczuwamy nie tylko my, ale również inne jednostki samorządu terytorialnego, to jest zaciskający się gorset finansowy na gospodarce finansowej samorządu, który to gorset zaciskany jest przez tego, kto dyktuje warunki finansowe funkcjonowania. No zatem przez tego, kto uzależniona jest ponad 60% naszych dochodów, to jest budżet państwa, dochody w postaci transferów bezpośrednich i pośrednich, do których za chwilę powrócę. I wreszcie, drodzy Państwo, jest trzecia rzecz, a mianowicie trzecia rzecz to jest to, o czym wszystko wspomniałem, a które wymaga pewnej zmiany myślenia o rocznym budżecie. Do tej pory przedstawialiśmy wieloletnią prognozę finansową, czy tak jak nazywaliśmy wieloletni plan finansowy, jako uzasadnienie do budżetu, wtedy kiedy nie był ustawowo obowiązującym, jako coś, co miało nam dać wyobrażenie o skutkach przyszłościowych naszych obecnych decyzji. Natomiast w sytuacji obecnej przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej wiąże się z koniecznością uwzględnienia elementów z niej wynikających już w tym momencie. A zatem projekt budżetu i sam budżet staje się wynikiem zarówno pewnych zaszłości, ale również i pewnych prognoz, a w tych prognozach projekt budżetu musi się zmieścić, zwłaszcza jeśli chodzi o koszty obsługi zadłużenia, które obecnie potraktowane zostaną bardzo wynikowo i związane ściśle z gospodarką finansową danej jednostki, a nie z wielkością planowanych dochodów, jak było to do tej pory. A zatem, drodzy Państwa, biorąc te trzy okoliczności pod uwagę, Pan Prezydent przedstawił projekt budżetu, który nie jest projektem marzeń. I z tego zdajemy sobie sprawę wszyscy. Filozofia stary is the limit. Wszystko rośnie aż do nieba. Uda się przezwyciężyć kryzys gospodarczy odpowiednią polityką kredytową. Oszczędność się nie liczy. Liczy się natomiast wydawanie pieniędzy, a jeśli ich nie masz, to zaciągnij kredyt konsumpcyjny w banku. Liczą się wydatki, a nie swoje oszczędności. Oszczędność do tej pory traktowana była jako źródło wydatków inwestycyjnych. Obecnie bliżej nieokreślone elementy zwane, przepraszam, że o tym w taki sposób prostacki mówię, zwane różnego rodzaju aktywami finansowymi, a zatem również swego rodzaju instrumenty pochodne, stanowią podstawę udzielania kredytów również na cele inwestycyjne. No, jak się okazuje, ta filozofia w roku 2008 uległa pewnemu zachwianiu, a obecnie wręcz uległa załamaniu, czego dowodem są różnego rodzaju propozycje, jak na razie propozycje regulacji funkcjonowania sektora finansowego, w tym sektora bankowego, nie tylko w Europie, ale i w rynku światowym. Jeśli chodzi o Europę, mamy problemy z wydyskutowaniem właściwych regulacji w postaci Unii Bankowej, która do tej pory jeszcze sformułowana in extenso, zapisy jej nie zostały. A zatem, drodzy Państwo, mając na uwadze te wszystkie okoliczności, narzucały one na przygotowujący projekt budżetu miasta na rok 2013 pewne ograniczenia. Nie mogliśmy zakładać wzrostu, szczególnie wysokich wzrostów dochodów, opartych na marzeniach i osiągnięciach
bo jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie, zwłaszcza z ostatnich 2 lat, te marzenia okazywały się złudzeniami. A zatem gospodarowanie nie polega na tworzeniu złudzeń, ale gospodarowanie polega na tworzeniu czy trzymaniu się realnych faktów. Wydaje mi się, że i tak pewne odstępstwo od tej formuły przyjęliśmy, a mianowicie odstępstwo to związane było z przyjęciem do projekcji szacunku dochodów na rok 2013, a również na lata następne, danych makroekonomicznych, które pojęte zostały w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2013, trudno, aby nasze założenia były z nimi rozbieżne, jak również z założeniami, które zostały przyjęte do znowelizowanej, zaktualizowanej teorii konwergencji, którą rząd polski przedstawił Komisji Europejskiej w kwietniu tego roku. Jak również i w dokumentach typu strategia zarządzania długiem sektora publicznego w Polsce. Powiedziałem, przyjęliśmy te założenia, w paru przypadkach dokonaliśmy nieco ostrożniejszego oszacowania wielkości, w innych wypadkach przyjęliśmy kwoty szacowane przez ministra finansów. Te kwoty przyjmowane, podawane przez ministra finansów, drodzy Państwo, już obecnie są kwestionowane. Jak Państwo wiecie, sam minister finansów, pan minister Rostowski, wyraził przekonania, a pan premier powtórzył to podczas wczorajszej czy przedwczorajszej konferencji, że być może zajdzie konieczność tego, co miało miejsce w zeszłym roku przy projekcie budżetu państwa na rok 2012. A mianowicie wśród prawników trwa spór, czy jest to prawem dozwolone działanie. Podmianki w wersji projektu budżetu złożonej we wrześniu na nową wersję, która będzie brała pod uwagę aktualne szacunki Centrum i Rządowego, i Narodowego Banku Polskiego w zakresie kształtowania się podstawowych wielkości, od których uzależnione są strumienie dochodów i wydatków określające budżet państwa na rok 2013. W szczególności takim powątpiewaniem to zwątpienie dotyczy 2 bardzo ważnych dla nas elementów, a mianowicie dochodów z PIT oraz dochodów z CIT. Dochody z CIT w budżecie państwa zostały zaplanowane, ich wzrost o 11,6% w porównaniu z rokiem 2012, kiedy wiadomo, że w roku 2012 ten poziom nie zostanie osiągnięty. A to jest ważny element naszego budżetu. Podobnie w budżecie państwa wzrost PIT-u został oszacowany na poziomie 6,8%, podczas gdy w treści założeń jest mowa o tym, że oczekuje się, że inwestycje publiczne zostaną zahamowane, co wynika wprost z teorii konwergencji, gdzie informuje się Komisję Europejską, że zacieśnienie finansowe spowoduje zmniejszenie inwestycji, a zwłaszcza inwestycji sektora publicznego. Skoro takie jest założenie, no to na tym założeniu trzeba opierać również wielkości makroekonomiczne. A jeśli będzie zmniejszenie inwestycji publicznych, no to będzie niestety, ale również zmniejszenie zysków tych wszystkich, którzy nie dostaną, nie otrzymają, nie zostaną zlecone zadania inwestycyjne. Szacuje się, że w tym wypadku dochody z PIT zostały przeszacowane, podobnie jak w ubiegłym roku we wrześniu, kiedy projekt budżetu państwa został Sejmowi złożony, a podmieniony w grudniu, jak Państwo wiecie doskonale, wtedy o 40 milionów zmniejszono na tą kwotę udziału podatku i wyliczono przez ministra finansów, bo on kwotę tą określił. Nie chciałbym się rozgadywać, chciałbym wskazać jeszcze na jedną rzecz, do której powrócę, a mianowicie ten gorset fiskalny zacieśniający. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o wielkość subwencji oświatowej, to rośnie ona w porównaniu z 1 stycznia 2012 roku o 2 miliony. O 2 miliony, przypomnę, rok 2012 był ostatnim rokiem podwyżek płac dla nauczycieli, podwyżek zdecydowanych poza nami, poza samorządami.
ostatnich 4 miesiącach, wrzesień, październik, listopad, grudzień, szacowana przez służby Wydziału Edukacji kwota wzrostu planu związanego z tymi podwyżkami, to jest około nieco ponad 6 milionów złotych w ciągu 4 miesięcy. A przyszły rok to będzie 12 miesięcy, kiedy ten wzrost będzie obowiązywał. A zatem 12 razy, 2, przepraszam, 3 razy 6 to jest 18. Subwencja światowa wzrasta o 2 miliony. Pytanie, skąd wziąć pieniądze na sfinansowanie tego wzrostu? No jak to skąd? Rząd daje tyle, ile może, a samorząd daje tyle, ile musi. I w tym wypadku ta prawda i ta reguła jest bezwzględnie przestrzegana. Ponadto zwracam uwagę Państwa radnym również na te okoliczności, które ostatnio jasno się nasilały, a mianowicie na drobną sztuczkę. Dotychczasowe zadania zlecone, jak one były finansowane, to były finansowane, dokładnie. Oczekujemy, że w roku 2013 do zadań zleconych przez administrację rządową do wykonywania przez samorząd krakowski dopłacimy no około 40 milionów. Dopłacimy do dotacji, którą otrzymujemy, a dotacja powinna gwarantować pełną i terminową realizację programu. Więc drodzy Państwo, to jest kolejna okoliczność. Do zadań zleconych otrzymuje się 100%, powinno się otrzymywać 100% dotację. Do tych 100% płacimy 40 milionów. Ale teraz, żeby dopłacać jeszcze więcej, a z budżetu państwa uruchamiać jeszcze mniej, to szereg zadań dotychczas zleconych przekwalifikowuje się na zadania własne gmin. A co to oznacza? Że zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu państwa nie można wydać więcej niż 80% kosztów realizacji tego zadania. Prosta sprawa, zacieśnienie finansowe, oszczędność budżetu państwa 20% na realizacji zadań zleconych, zamienionych na zadania własne jedną z tych samorządów terytorialnych. Bardzo bym prosił teraz może tą pierwszą, to jest ta tabela. Ja bardzo szybko tę tabelę będę omawiał. Proszę panie skarbniku, na ile jest omawiany? Nie jestem tu zdecydowany. Nie, ale na ile się omawia? Nigdy nie będę. Czasowo. Ale nie na ile zegarek mam, ale mam to pod marynarką. Ale ja mam także lepiej widoczny. Nie widzę, bardzo trudno mi jest powiedzieć, to wszystko zależy od tego, jak państwo... Proponuję 30 minut, a potem będę sygnalizować. Uwagę do tego, widzę, że i tak sala opustoszała, więc nie ma. Praktycznie. Taka reakcja, ja wiem, tylko ja nad nią boleję, panie przewodniczący. Ja też, ale dlatego proponuję do rzeczy państwa. Cały czas mówię do rzeczy. Ale do budżetu. A to też mówię o budżecie, panie przewodniczący. Więc bardzo proszę spojrzeć na tę bardzo syntetyczną tabelę, która ujmuje projekt naszego budżetu, relacjonując go do wielkości uchwalonego na rok 2012 budżetu. Jak państwo widzicie, dochody ogółem, to jest ta pionowa rubryka najbardziej na lewo, dochody ogółem, na lewo, wzrastają o 2,1%. To jest wzrost dochodów ogółem. W poszczególnych grupach dochodów ten wzrost kształtuje się różnie. Jeśli chodzi o dochody własne, rosną one o 7,4%. Jeśli chodzi o udziały w podatkach, rosną one o 2,7%, w szczególności CIT, dochody z CIT-u utrzymujemy szacunkowo na tym samym poziomie, na którym wprowadziliśmy je do budżetu roku 2012, mimo że one nie zostaną w tej wielkości osiągnięte. Dochody z PIT-u rosną o 2,9%, przyjęliśmy wielkości podawane przez ministra finansów. Wreszcie transfery z budżetu państwa rosną zaledwie o 30%. To jest znamienne. To jest znamienne i prosiłbym mieć to na uwadze. O 30%. Sama subwencja rośnie o 70%, natomiast dotacje wręcz maleją o 1%. Maleją o 1%. Jeśli chodzi o dochody majątkowe, jak państwo widzicie, zakładamy ich spadek o około 21%. Natomiast w szczególności chodzi tu o zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia
Tak jak mówię, no nie udawało się ostatnimi laty osiągać zaplanowanie wielkości. W związku z tym ta wielkość została obniżona. Nie oznacza to, że gmina nie ma co do sprzedania. Jak Państwo wiecie, pan dyrektor Witkowicz robi wszystko, żeby to, co jest przeznaczone do sprzedania, sprzedać, aby dochody były przynajmniej na planowanej wysokości. No niestety, jak do tej pory nie udaje się znaleźć nabywców, a trudno jest o garage sale, znaczy do mających. Sprzedaż garażowa nie wchodzi w rachunek. Wreszcie, drodzy Państwo, jeśli chodzi o dotacje majątkowe, planujemy, że wzrosną one o 13,1% w stosunku do planu na rok 2012. No i środki pomocowe w tej chwili to zaledwie 4,4% tego planu, który zakładaliśmy na rok 2012. Wreszcie, drodzy Państwo, jeśli chodzi o wydatki, ogółem wydatki nie rosną, tylko się zmniejszają w wielkości nominalnej w stosunku do roku poprzedniego. 99%. W szczególności zaś ta tendencja rozkłada się nierównomiernie na bieżące majątkowe. Wydatki bieżące rosną o 1,4%, natomiast o 9% maleją wydatki majątkowe. Jest to kolejny rok. Kolejny rok, w którym przychodzi prezentować projekt budżetu z malejącą wielkością wydatków majątkowych. Bolejemy na tym. Ale niestety sytuacja między innymi związana z koniecznością respektowania artykułu 243 obrazowanego w wieloletniej prognozie finansowej wymusza na nas określony poziom zaciągania długu, a że go nie możemy zaciągać przy obecnej wielkości zadłużenia więcej niż spłata długu, wydatki majątkowe muszą być finansowane z dochodów zewnętrznych bądź z własnej nadwyżki operacyjnej, czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. I to najbardziej syntetyczne wskaźniki, drodzy Państwo, wykonania budżetu, jakie planujemy. One są niezmiernie ważne w kontekście tego artykułu 243, który mówi tak, wielkość długu już nas nie będzie interesować. Zadłużajcie się ile chcecie. Interesować nas będzie, czy wasze koszty obsługi zaciągniętego długu, niezależnie nowego czy w ubiegłych latach, nie przekroczą średniej arytmetycznej z ostatnich 3 lat. Nadwyżki operacyjnej, to jest dochody bieżące minus wydatki bieżące, powiększone o dochody ze sprzedaży mienia. O ile w planie łatwo założyć wielkość oczekiwanych wpływów ze sprzedaży mienia, to tyle, niestety, ale do tych 3 lat bierze się wykonane nadwyżki operacyjne plus wykonane dochody ze sprzedaży. Jak Państwo widzicie, nadwyżka operacyjna, nazwaliśmy ją netto, bo ona nie uwzględnia właśnie tych kosztów, znaczy dochodów ze sprzedaży mienia, wynosi, zakładamy 332,4 miliona w porównaniu z 252,9, ale jak Państwo wiecie doskonale, bo sami Państwo podejmowaliście tę uchwałę. W roku 2012 mieliśmy do czynienia z uszczupleniem tej nadwyżki operacyjnej poprzez przenoszenie planu wydatków majątkowych na bieżące. A co to oznacza? Ano to oznacza wzrost wydatków bieżących, czyli uszczuplanie nadwyżki operacyjnej. Przy sprawozdaniu z wykonania budżetu zweryfikujemy te nasze oczekiwania, które nam w tym zakresie towarzyszyły. Nadwyżka operacyjna brutto, jak Państwo widzicie, jest powiększona o dochody ze sprzedaży mienia oraz o dotacje celowe. Wynik budżetu, który planujemy na koniec roku, to jest nadwyżka budżetowa w wysokości 36,2 miliona złotych. Spełnia ona swoją rolę w 2 aspektach. W jednym aspekcie to taki, że praktycznie rzecz biorąc, ona nas uniezależni od tego, co minister finansów przewiduje w ramach tak zwanej reguły fiskalnej dla samorządów, albo inaczej zwaną pełną regułą wydatkową. Przypomnę, że to jest zamiar regulowania już planowanego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Nie mamy go i minister finansów nie ma co regulować. Nie podpadniemy pod te jego rygorystyczne
działania, które zapowiedziane były, obecnie wycofane z procedowania, ale ona wróci, bo w programie konwergencji jest zapisana tej właśnie reguły wydatkowej dla samorządu. A zatem 36,2 miliona nadwyżka budżetowej, która zostanie przeznaczona obok innych przychodów na zmniejszenie naszego zadłużenia na koniec roku 2013. W porównaniu z deficytem 42,3 miliona założonym na ten rok, w przypadku gdyby się go udało osiągnąć, co nie jest taką rzeczą pewną, w kontekście tych okoliczności, o których mówiłem, wydaje się, że świadczy to o innym podejściu do gospodarowania środkami publicznymi w naszym mieście. Bardzo proszę o następny slajd. Nieco bardziej szczegółowo dochody budżetu Krakowa według podstawowej grupy. Wśród tych grup wyróżniłem transfery bezpośrednie, dotacje, nieco wyżej subwencje, wreszcie udziały w podatkach z budżetu państwa, to jest PIT łącznie, następnie dochody własne i bezzwrotną pomoc zagraniczną. Jak państwo widzicie, dominującą wielkością w każdym z tych przypadków są dochody własne. W każdym tym roku są dochody własne. One odgrywają raz większą, raz mniejszą, a w ostatnich latach w zasadzie decydującą rolę w kształtowaniu się naszych dochodów, tych, które nie związane są z zadaniami powierzanymi nam do realizacji. Jeśli chodzi o dotacje, państwo widzą praktycznie rzecz biorąc, w porównaniu z planem na rok 2012, kiedy wielkość była 348, obecnie 317 milionów. Jeśli chodzi o wielkość subwencji, 733, 742, ale to jest subwencja ogólna, której częścią jest subwencja oświatowa, która rośnie tylko o 2 miliony złotych. Stosunkowo niewielki w porównaniu z latami poprzednimi, wzrost, jeśli chodzi o udziały w podatkach budżetu państwa. Przypominam, na ogół panuje opinia, że przyjrzy się pan premier i minister finansów jeszcze swoim szacunkom w zakresie głównie tych podatków bezpośrednich, podatków dochodowych, no i ewentualnie zweryfikuje swoją prognozę na rok 2013. Dochody własne, jak państwo widzicie, rosną w porównaniu z rokiem, z planem na rok ubiegły o te ponad 57 milionów złotych. Bardzo proszę o strukturę. Tu państwo mają strukturę. Postanowiłem, żebyśmy mieli wspólnie pewne wyobrażenie o strukturze dochodów według podstaw ważniejszych źródeł w poszczególnych kadencjach naszego samorządu. Jak państwo widzicie, ostatnie dwa lata, 2011-2013, można porównywać udział, czyli wagę poszczególnych źródeł dochodowych z wykonanymi kadencjami poprzednimi. Co jest interesującego? No, drodzy państwo, dochody własne z podatku GIOK, o ile w pierwszej kadencji stanowiły 30,8% ogółu dochodów, czteroletnich, o tyle w roku, w kadencji przedostatnich 2007-2010 było to 16,7%. Natomiast planujemy obecnie łącznie z tą podwyżką podatków lokalnych, o których państwo, Wysoka Rada przyjęła, 16,8% ogółu dochodów w tych 3 latach, 11-12-13. Następnie dochody zmienia. Tu, jak państwo widzicie, jedynie lepszą kadencją to była kadencja w roku 2003-2006, 7,8% dochody ze sprzedaży mienia. Bardzo zbliżona wielkość udziału, czyli wagi dochodów ze sprzedaży mienia w kadencji drugiej 93-96. Charakterystyczne jest kształtowanie się pozostałych dochodów własnych. W roku 2003-2006, w tym okresie, gdyby państwo w naszej gminie Zakład Budżetowy, Zarząd Budynków Komunalnych został przekształcony w jednostkę budżetową i włączony do budżetu i to głównie są właśnie dochody wynikające z tej operacji. W roku kadencji 2007-2010 taką operację uczyniliśmy w związku z pewnymi bardzo mocnymi sugestiami z Unii Europejskiej, że jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży biletów
NPK nie mogą one stanowić dochodu spółki, bo spółka ma podpisać kontrakt z miastem na usługę przewozową, która od dochodu w wielkości wpływu ze sprzedaży biletów została jak gdyby, no, ta naturalna więź została rozdzielona. I wreszcie rok 2011 do 2013 bardzo podobny udział tej właśnie grupy dochodów. Podobny udział dochodów z PIT 27,5% tych trzech lat obecnej kadencji, 27,1% kadencji poprzedniej. I chciałbym zwrócić Państwa uwagę jeszcze na jedną okoliczność, a mianowicie jak zmieniały się subwencje i dotacje. Subwencje i dotacje. Kadencji 1992 prawie połowa dochodów naszego budżetu pochodziła z subwencji ogólnej i dotacji na realizowane zadania. Potem ten udział zaczął się obniżać w związku z wzrastającą rolą podatku CIT i PIT. Jak Państwo widzicie, obecnie jak gdyby w latach 2013, mimo zmniejszenia tej kwoty dotacji, ten udział powolutku zaczyna się jakby odbudowywać. Oczywiście to jest kosztem również i tego zmniejszenia środków zagranicznych funduszy pomocowych. Czy my planujemy ostrożnie, czy też być może zbyt aktywnie? Bardzo proszę o następny slajd. Otóż tu mamy przedstawione 12 miast i metropolii polskich, porównywanych wielkością z Krakowem, te, które tworzą Fundację Unii Metropolii Polskich. Nasz Kraków jest z wzrostem 2,1%, jeśli chodzi o dochody ogólne. Warszawa, jak Państwo widzicie, wzrost dochodów o 4,3% w porównaniu z planem na rok 2012. Wrocław obniżka dochodów o 6,5%. Jedyne miasto, które planuje bardzo ostrożnie na ten rok. Ale ono również tą trzyletnią średnią arytmetyczną jest niestety ale związane, o czym pokażę przy okazji mówienia o wielkości przewidywanego zadłużenia. Wysokie wzrosty dotyczą zarówno Lublina, jak i Łodzi. Pozostałe miasta, wzrost dochodów taki bardzo zbliżony do naszego wzrostu Krakowa. Bardzo proszę o wydatki. Jeśli chodzi o wydatki, wydatki poprzednie. O, właśnie. Jeśli chodzi o łączną wielkość wydatków w poszczególnych miastach, jak Państwo widzicie, takich, którzy ograniczyli wydatki w porównaniu z ich poziomem z roku 2012, było więcej. Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz i Białystok ograniczyły nominalną wielkość wydatków budżetu w porównaniu z rokiem 2012. I taki projekt budżetu tych miast został przedstawiony organom uchwałodawczym tych miast. Oczywiście są miasta, gdzie ten wzrost jest i to bardzo wysoki, 11,9% w Lublinie, czy w Łodzi 13%. Ale drodzy Państwo, wzrost wydatków dokonuje się tam, gdzie miasta jeszcze miały względną swobodę zaciągania długu. Jak się okaże, w tym zakresie Kraków nie prezentuje się najgorzej. Już od paru lat nie prezentuje się najgorzej. Bardzo proszę o wpływ tej sytuacji, o której mówię, na nasz wysiłek inwestycyjny. Przedstawiłem go tutaj w postaci nominalnej i w relacji do wydatków ogółem. Planujemy, że około 14%, co to znaczy, że co 14 złotówka z każdych 100 złotych wydatkowanych przez budżet miasta Krakowa będzie związana z realizacją programu inwestycyjnego. Państwo widzicie Warszawa, no tak, ale jeśli się ma 2 miliardy dotacji na metro, to tam rzeczywiście wydatki inwestycyjne są wysokie. Interesujący jest przypadek Katowic, w którym aż 38,1% wydatków przeznacza się na wydatki inwestycyjne. Ale gdy zobaczycie Państwo, jak wygląda zadłużenie Katowic w porównaniu z rokiem ubiegłym, planowane na ten rok, to Państwo wyjaśni się nam wspólnie, mam wrażenie, sytuacja Katowic, jak również sytuacja Łodzi.
bo to są dwa miasta, które zadłużeniu zawsze no jakby bardzo ostrożnie podchodziły. Teraz my ostrożnie podchodzimy do zadłużenia, a oni wykazują duży apetyt na środki zwrotne. Jeśli wejdzie reguła wydatkowa, o której pan minister finansów wspominał, a która była dyskutowana na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, to oczywiście on się po tych przejedzie. Po tych deficytach rocznych budżetu jednostek samorządu przejedzie. I to nie ulega wątpliwości, że te deficyty głównie są w miastach tych, które dużo inwestują. Zmiana kwot wydatków majątkowych naszego miasta według głównych działów klasyfikacji budżetowej. Jak Państwo widzicie, tu dość taka oczywista prawda. A mianowicie ktoś kiedyś powiedział, że budżet jest sztuką równomiernego rozkładania rozczarowań. Ten budżet naszego miasta jest kolejny, budżet jest kolejnym przykładem takiego równomiernego rozdzielenia rozczarowań pomiędzy te działy, które no, do tej pory stanowiły jakby wiodące elementy naszych wydatków inwestycyjnych. A zatem transport i łączność wzrostu 90% w porównaniu z rokiem 2012. Planem na rok 2012. Ale gospodarka mieszkaniowa spada. Ale administracja publiczna, zauważcie Państwo, jaki spadek w administracji publicznej. To jest spadek kwot wydatków majątkowych no, o 7 milionów, ale to stanowi, ja mam zanotowaną niestosowną kwotę, ale o prawie 30% tego, co w tym roku było wydatkowane na wydatki inwestycyjne administracji publicznej. Cały system zarządzania internetowego no niestety został wycięty, bo okazywało się, że są ważniejsze inwestycje, na które mieszkańcy Krakowa oczekują, w związku z tym musiało się w tej strukturze wydatków inwestycyjnych znaleźć. Wreszcie, drodzy Państwo, jeśli chodzi o różne rozliczenia, spadek dość wyraźny, chodzi tutaj głównie o może bardziej lepiej o oświacie i wychowaniu, 17 milionów. To są właśnie te rzeczy, które w tym dziale no niestety Państwo słusznie zwracają uwagę, no ale okazało się, że w stosunku do istniejących możliwości zbyt wiele zrobić się nie da. Jeśli chodzi o kulturę, Państwo widzicie wzrost o 50 milionów. Oczywiście wiemy wszyscy, z czym to jest związane. Z inwestycją, która znajduje się w trakcie realizacji, która ma już podpisane umowę z realizatorem i zobowiązania finansowe występują niezależnie od tego, w jakiej wielkości zostaną ujęte większe czy mniejsze w budżecie, to te zobowiązania trzeba zapłacić w takiej wysokości, jak wynika to z umowy. Wreszcie, jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne na sport, spadek o 59 milionów. Przypomnę, płaciliśmy w roku 2012 w marcu umowy z odroczonym terminem płatności dotyczący Krakowi, którą zakończyliśmy spłatę, no i Wisły, które spłata jest również obciąża rok przyszły, a jeszcze kolejne dwa lata w niewielkim wymiarze. Jeśli chodzi o kwoty wydatków bieżących, zauważcie Państwo tu również, z wyjątkiem oświaty i wychowania, gdzie ewidentnie nie powiodły się pewne zamierzenia, z którymi wkraczaliśmy w roku 2012, tam właśnie preliminując wydatki na oświatę. W związku z czym o 50 milionów porównamy z planem na rok 2012 wydatki bieżące oświaty rosną. I wreszcie gospodarka komunalna, co może wydać się dziwne, ale wyda się dziwne tylko w momencie, kiedy do momentu, kiedy nie przypomnimy sobie, że właśnie 60 milionów złotych wprowadziliśmy w związku z tym, że od połowy roku 2013 będzie ustawa śmieciowa do realizacji. I planowane dochody i wydatki, oczekujemy, że ten system da się zbilansować, choć nie jest to takie pewne w kontekście pewnych już w tej chwili informacji, które posiadamy. Ale zakładamy, że ten system da się zbilansować. 60 milionów wzrostu dochodów na
wzrostu wydatków bieżących na gospodarkę komunalną związane właśnie z tym elementem realizacji ustawy śmieciowej. Pozostałe, jak Państwo widzicie, no niestety, ale trzeba dzielić malejącą wielkość dochodów równo, nierówno. Wydawało nam się, że tu zostały uwzględnione pewne priorytety wynikające z obligów, to znaczy ujęcia określonych zadań ustawy. Bardzo proszę następny. Struktura wydatków budżetu w ujęciu głównych sfer działalności. Tu pozwolę sobie pokazać na przestrzeni ostatnich 7 lat, jak zmieniała się waga wydatków na poszczególne sfery działalności społeczno-gospodarczej miasta. Wyróżniłem usługi komunalne. No, usługi komunalne, jak Państwo wiecie, to przede wszystkim te, które są świadczone w ramach gospodarki komunalnej, ale również gospodarki komunalnej, a związane są chociażby z transportem. Chociażby z transportem zbiorowym. Wreszcie, drodzy Państwo, może na jedną rzecz. Na administrację. To jest ten żółty, trzeci od góry kolor. Zauważcie Państwo, wydatki na administrację w roku 2006 stanowiły 7,9% ogółu wydatków budżetu miasta. I z roku na rok malały. Z roku na rok ich udział w łącznych wydatkach budżetu malał. Aż obecnie na rok 2013 w projekcie budżetu osiąga wagę 5,7%. To jest zmniejszenie o 2,2 punktu procentowego wagi tych wydatków w porównaniu z nieodległym rokiem 2008, rokiem, w którym, jak przed chwilą mówiłem, pojawiły się pierwsze objawy ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego. To administracja pierwsza zareagowała na ten kryzys. Czy to dobrze, czy to źle? No jeśli uważamy, że powinni pracować w administracji, również samorządowej, wysokiej klasie specjaliści, to ostatnio brakuje nam argumentów na to, aby ich powstrzymywać w samorządzie krakowskim. Brakuje argumentów. Brakuje argumentów, bo argumenty oferowane im przez kogoś innego są lepsze. I oczywiście odchodzą. Czy to dobrze, czy źle? No, ja mógłbym to ocenić, ale być może, że Państwa ocena, Państwa radnych byłaby inna, więc nie chcę tworzyć jakichś takich właśnie dziwnych sytuacji. Wydatki miasta według głównych działów klasyfikacji budżetowej. Zauważcie Państwo, ciągle, niezależnie od tego 2006 roku, trzy działy odgrywają decydującą rolę. Po pierwsze jest to oświata i wychowanie, a jak rosnie nominalnie w milionach złotych w poszczególnych latach wydatki na oświatę i wychowanie, Państwo macie te schody wyraźnie zaznaczone. Tam rosnie w ujęciu nominalnym wydatki na oświatę i wychowanie w naszym mieście. Drugi dział z pewnymi zaburzeniami, to jest transport i łączność, a zatem wszystkie drogi i elementy związane z układem komunikacyjnym. No a trzeci dział to zdrowie i pomoc społeczna. Zdrowie i pomoc społeczna w ostatnich latach wykazuje pewne zmniejszenia na tyle nas stać. Chyba, że dokona się przesunięć, ale w ramach wielkości wydatków, które zostały przedstawione Wysokiej Radzie. Wreszcie wydatki majątkowe. No, wydatka majątkowa od 4 lat i to chyba jest rozsądne. Główną pozycją, głównym działem to dział transport i łączność. I dzięki temu mamy Kraków taki, jaki mamy. Z takimi ulicami, wiaduktami i trasami komunikacyjnymi, jakie mamy. Że jest ich mało, no to tu na tych słupkach muszą się one podnosić. I wtedy kosztem innych realizować kolejne drogi. Innego wyjścia nie ma. Kolejne, zauważcie Państwo, na sport. Ostatni punkt. To są wydatki na sport ostatnich, wydatki majątkowe na sport od roku 2006. Jak Państwo widzicie, nie ma się czego wstydzić. Nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o poziom wydatków. Nie ulega wątpliwości, że jest, powstaje teraz problem, co z tymi elementami majątku miasta należy robić. Co z nimi zrobić? Czy dopłacać do nich jak w Wrocławiu, do utrzymania stadionu?
i w innych miastach, które te wielkie stadiony wybudowały, u nas w Krakowie nie dopłacamy. Mamy umowy z klubami i nie dopłacamy. Tam ledwo odbyła się impreza, na którą zostały stworzone i już dopłacę do meczu Brazylia-Japonia w Wrocławiu dopłacono 2 miliony złotych w budżecie miasta. Do tego, żeby go przeprowadzić. Wreszcie wydatki bieżące, bardzo proszę, wydatki bieżące, dominująca rola oświaty i wychowania oraz bardzo istotna transportu i łączności, co jest rzeczą zrozumiałą. Z tego względu, że wydatki na transport i łączność mieszczą się, drodzy Państwo, wydatki na kontrakt z MPK oraz z drugim naszym przewoźnikiem, jak również mieszczą się wydatki na remonty dróg. Te dwa podstawowe działy nieco szczegółowo omówię, bardzo proszę kolejny. Jeśli chodzi o udział wydatków na transport i gospodarkę komunalną, przedstawiam tu od początku samorządu rolę tych wydatków, którą odgrywały w poszczególnych latach w naszych budżetach. Jak Państwo widzicie, obecnie od 3 lat, kiedy notowaliśmy tendencję w istocie malejącą, to od roku 2012 plan i od 2013 następuje lekka zwyżka udziału, czyli znaczenia wydatków na transport, gospodarkę komunalną w wydatkach ogółem budżetu miasta Krakowa. Jeśli chodzi o udział wydatków majątkowych na transport i łączność oraz gospodarkę komunalną, no to w roku 2013 według projektu będą stanowiły około 43,3% ogółu wydatków majątkowych. Interesujące są lata od 1993 do 2001, jak Państwo widzicie. Tu nawet udział tych wydatków przekraczał 87,5% ogółu wydatków inwestycyjnych. To była ta wielka koncentracja na układach komunikacyjnych. Potem wydatki te, przeżywając różne okresy, wahały się, niemniej jednak tego poziomu nie osiągnęły, co pewno jest wyrazem również pewnego zdrowego rozsądku, jeśli chodzi o docenianie innych sfer życia gospodarczego naszego miasta. Porównujemy wydatki osobowe w ciągu 2 ostatnich lat, 2012 i projekt 2013, zarówno na jednego mieszkańca, jak i w globalnym ujęciu przekroju miast Unii Metropolii Polskiej. Czy wyglądamy tu źle? No, w moim przekonaniu nie wyglądamy najgorzej, jeśli się weźmie pod uwagę tą wielkość wydatków na transport, komunikację oraz na gospodarkę komunalną, którą przed chwilą mówiłem w latach 90. na początku lat 2000. Ale i tak zauważcie Państwo, co się dzieje w Wrocławiu. Gwałtowne zmniejszenie. Na jednego mieszkańca w roku, według planu na rok 2012 było 1760 zł, a w roku, według projektu planu na rok 2013, to jest tylko 304 zł. My mamy 1183. Panie skarbniku, 45 minut minęło. Wiem, no to proszę jeszcze o zwłokę. Proszę bardzo. Chciałem dotrzeć do istotnych zagadnień. Dobrze. Bardzo bym prosił. Dobrze, no to teraz na gospodarkę mieszkaniową podobne zestawienie, jak Państwo widzicie, również mieścimy się gdzieś w stanie średnim, jeśli chodzi o 12 miast Unii Metropolii Polskiej, jeśli chodzi o wielkość wydatków na jednego mieszkańca Krakowa obecnie. 211 zł na jednego mieszkańca. Wreszcie wydatki na kulturę, drodzy Państwo. Otóż zauważcie Państwo, że jeśli chodzi o wydatki na kulturę na jednego mieszkańca, rosną one z planowanych na rok 2012 244 zł do 295 zł na mieszkańca. Popatrzmy na Warszawę. 230 zł na mieszkańca. Wrocław wyżej, Łódź wyżej, ale Poznań 202 zł na mieszkańca. Gdańsk, Katowice, to są miasta, proszę Państwa, które kandydowały do tej stolicy, Europejskiej Stolicy Kultury. Myśmy też w roku 2099 wydawali na kulturę znacznie więcej niż
gdybyśmy do tego tytułu, o ten tytuł nie konkurowali. Najlepszym przykładem są Katowice. Zauważcie Państwo, 765 zł na mieszkańca i 756 zł na mieszkańca w projekcie prawnym na rok 2013. Podobno mają szansę na zdobycie tego tytułu. Wreszcie wydatki, o których już była mowa, na kulturę fizyczną i sport. Na jednego mieszkańca. Zauważmy, co się dzieje, drodzy Państwo. Warszawa daleko za nami. Wrocław daleko za nami. Łódź daleko za nami. Poznań jeszcze dalej za nami. Nieco więcej ma Gdańsk, no bo on ma jeszcze spłatę stadionu, prawda? Katowice, bo przygotowują się do remontu Spotka, który jest zarządzany przez spółkę komunalną. Szczecin, bo budują wreszcie stadion Pogoni, która weszła z pierwszej do ligi do Ekstraklasy bez stadionu praktycznie. Bydgoszcz zdecydowanie mniej niż my. Lublin, no bo tam się zaczyna coś z Wróżbem Dziacz, już w tej chwili prezydenta angażują. Białystok, no bo wybudował już stadion Jagiellonii. W tym roku zapłaci i dlatego w przyszłym roku będzie miał 80 zł na mieszkańca, jeśli chodzi o wydatki na kulturę fizyczną. Rzeszów 122 zł. Średnia w Unii Metropolii 115 zł, u nas w Krakowie 136 zł. Na jednego mieszkańca wydatki na dział sportu i kultura fizyczna. I wreszcie wydatki na administrację, drodzy Państwo, prosiłbym o wnikliwą analizę tego. Tego zestawienia. Na jednego mieszkańca w projekcie budżetu na rok 2013 zapisano wydatki na dział administracja publiczna w takiej wysokości 201 milionów, która powoduje, że obciążenie mieszkańca Krakowa, każdego, nie ludzi, wydatkami na administrację to 266 zł i o 9 zł mniej niż w roku, w którym obecnie się kończy. Popatrzcie, co jest w Warszawie. Na jednego mieszkańca 561 zł. Wydatki na administrację. Popatrzcie Państwo w Wrocławiu. 375 zł. O ponad 100 więcej niż u nas. Co się dzieje w Łodzi? 493 w Łodzi, w jednej. 493 zł wydatki na administrację na jednego mieszkańca. Na poziomie podobnym do nas, choć nieco większym, ma Poznań 250 zł. 292 wyższe od nas Gdańsk. 428 w Katowicach. Na jednego mieszkańca. Jeśli chodzi o Szczecin, 334. I nie będę już dalej mówił z tego względu, że jak Państwo widzicie, tam na ogół są to wielkości przekraczające wielkość wydatków na jednego mieszkańca w Krakowie. Wydatki na administrację. To jest wskaźnik, który daje wyobrażenie, jak przeciętny mieszkaniec Krakowa, jeśli go uznamy za podatnika, obciążony jest wydatkami na to, co ma mu służyć. Różnie służy, ale w każdym mieście różnie służy. Tylko, że ta służba opłacana jest u nas 200, obciążony mieszkaniec jest 266 zł. A w Warszawie 560 zł. No większe miasto, większe możliwości, większe zarobki. No zgoda, ale dwukrotnie większe. No to daje coś do myślenia. I bardzo bym Państwa prosił o rozważne podchodzenie do spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej. Wreszcie, jeśli chodzi o oświatę edukacyjną, opiekę wychowawczą, na jednego mieszkańca, jak Państwo widzicie, wcale nie jesteśmy tak nisko, jesteśmy w zasadzie piątym miejscu wśród 12 miast Unii Metropolii Polskiej, przy czym miasta z tak zwanej Polski Wschodniej wyprzedzają nas, bo otrzymują dotację odpowiednio większą związaną z doborem do szkół w tych miastach dzieci leżących na większym miejscu. Zauważcie Państwo, nawet Katowice mają większe wydatki na jednego mieszkańca, jeśli chodzi o oświatę i wychowanie. Natomiast jeśli chodzi o Warszawę, to jak Państwo widzą, ma niższe wydatki na mieszkańca,
na oświatę. Warszawa ma niższe. Podobnie niższe ma Wrocław. Podobnie niższe ma Łódź. Niższe ma Poznań. Niższe ma również Gdańsk. Osobiście dla mnie bardzo zastanowienie. Wreszcie, drodzy Państwo, jeśli chodzi o zadania oświatowe, rozkład pomiędzy subwencje a środki własne, które angażujemy w koszty realizacji zadań oświatowych. Planujemy, że w roku 2013 subwencja 723,8 miliona, ale z naszych dochodów 453,3 miliona. To jest o prawie 50 milionów więcej, jak mówiłem, niż w planie na 1 stycznia 2012. Oczywiście wynagrodzenia odgrywają istotną rolę, jeśli chodzi o wydatki bieżące na edukację. Bardzo bym prosił kolejny. Planujemy, podobnie jak w roku 2012, że wydatki na wynagrodzenia będą stanowiły 67% wydatków bieżących na zadania oświatowe. Choć wydaje się, że bardziej miarodajne jest wykonanie roku 2011. No niestety, w roku 2011 wykonane dokumenty sprawozdawcze są, wynagrodzenia stanowiły 71% wydatków bieżących na oświatę. Przypomnę, rok 2011 był pierwszym rokiem uskuteczniania rozłożonej na 3 lata podwyżki płac nauczycieli. A jak wpłynęła ona na naszą, na ten udział, to Państwo widzicie, 20,63%, a w 2011 wynagrodzenia stanowiły 71% wydatków bieżących. No i wreszcie takie już syntetyczne podsumowanie oświaty. Na każde 100 zł subwencji oświatowej planujemy, że zostanie wydanych 63, do każdych 100 zł subwencji oświatowej zostanie dodane 63 zł z naszych dochodów, po to, aby zrealizować w pełni zadania oświatowe. Natomiast zostanie dodanych 37 zł do każdych 100 zł subwencji, po to, aby zrealizować zadania objęte finansowaniem subwencji. Objęte finansowaniem subwencji. Jak się te wielkości zmieniały, macie Państwo przedstawione na tym wykresie. Nie będę mówił szczegółowo o małych. Wreszcie syntetyczne wyniki budżetu, projektów budżetu 12 miast. Wynik budżetu. Jak powiedziałem, w Krakowie nadwyżka budżetowa 36,2 miliona. To jest 1% dochodów, planowanych dochodów ogólnych. W Warszawie deficyt 875,6 miliona, to jest 6,7% planowanych dochodów. Ale we Wrocławiu nadwyżka budżetowa 41 milionów. 41 milionów nadwyżka budżetowa. Z jakiego względu? Ha, no z tego względu, że będzie obowiązywał artykuł 243 i już teraz trzeba się do tego przygotowywać. Łódź, deficyt 466 i prawie pół miliona złotych. To jest 13% dochodów budżetu. Skąd się wziął? A no stąd, że wreszcie zaczęto myśleć poważnie o inwestowaniu w Łodzi. I przewidziano taki program inwestycyjny, który 466,5 miliona złotych zostanie sfinansowany środkami zwrotnymi. Podobnie w Katowicach, zauważcie Państwo, 60% planowanych dochodów to deficyt, który projektowany w projekcie budżetu Katowic na rok 2013, a sam deficyt najwyższy po Warszawie wśród tych 12 miast 479,3 miliona. To my za najlepszych czasów takiego deficytu rocznego nie mieliśmy. Za najlepszych czasów. Jeśli chodzi o Gdańsk, planuje nadwyżkę, Poznań planuje również nadwyżkę budżetową. Tu jesteśmy zgodni. Z tym zadłużeniem, które mamy obecnie, żeby móc go obsłużyć zgodnie z artykułem 243, musimy obecnie wykonywać oszczędności. I to takich oszczędności, które raz zmniejszą nam to zadłużenie przez nadwyżkę budżetową, a z drugiej strony powiększą nam nadwyżkę operacyjną, żebyśmy koszty nie poczuli się nagle zaskoczeni. Wreszcie, drodzy Państwo, Szczecin 9% dochodu, deficyt planuje. Bydgoszcz 5,6% i te miasta, które tak trudno było im się
zadłużać wtedy, kiedy inne miasta się zadłużały, obecnie chcą się zadłużać. Czy się to uda? Dopóki nie wyjdzie nowelizacja ustawy o finansach publicznych w zakresie owej reguły wydatkowej dla samorządów, będą mogli to zrobić. A jak wyjdzie, no to niestety, ale będą musieli rok następny tak skonstruować projekt budżetu, żeby uwzględniał efekty tej reguły. Bardzo proszę następny. Względny poziom nadwyżki operacyjnej. To jest obok wyniku. Drugi, ten ważny wskaźnik, który obecnie powinien stanowić podstawę oceny każdego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dochody bieżące minus wydatki bieżące, jak Państwo widzicie, to te słupki. Następnie dochody bieżące minus wydatki bieżące plus dochody ze sprzedaży mienia, bo one zwiększają nadwyżkę operacyjną do konstrukcji wskaźnika z artykułu 243. I wreszcie dochody bieżące minus wydatki bieżące do dochodów bieżących. W Krakowie 9,9 ten wskaźnik wynosi. Co to oznacza? Że prawie na 100 zł dochodów w Krakowie, dochodów bieżących, prawie 10 zł nie zostanie wydatkowane na wydatki bieżące. Po to, aby móc sfinansować program inwestycyjny oraz posłużyć dla utworzenia tej nadwyżki, o której mówiliśmy, coraz mniejszym zadłużeniu naszego miasta. Jeśli dodamy do tego dochody z majątku, to Państwo widzicie, będzie to stanowiło 12,3% ogółu dochodów. Wyższą tą nadwyżkę zwiększoną o sprzedaż majątku będzie miało jedynie Wrocław, tą względną nadwyżki, względny poziom nadwyżki. No ale jak zobaczycie na tych słupkach, to Wrocław podwoi swoją nadwyżkę operacyjną dochodami ze sprzedaży mienia, jeśli to mienie uda mu się sprzedać. Jeśli mu się uda sprzedać. Do tej pory Wrocław stosował bardzo taką prowadzącą w pewną pułapkę metodę, a mianowicie sprzedał, leasingował, ale sprzedał 5 swoich obiektów, w których funkcjonuje urząd. A następnie z roku na rok je odkupuje. Miał jedną wysoką kwotę dochodów ze sprzedaży mienia, z leasingu, budynków urzędowych, a teraz spłacając, wydatki na tą spłatę są zaliczane jako wydatki bieżące. I one zwiększają, niestety, jako wzrost wydatków bieżących, zmniejszają nadwyżkę operacyjną. Stąd posiłkuje się sprzedażą mienia. Tam zupełnie inna sytuacja w zakresie mienia jest jak u nas. I jak Państwo widzicie, pozostałe miasta w zakresie ich kształtowania się czystej nadwyżki operacyjnej i tej nadwyżki operacyjnej z artykułu 263. Najniższy poziom samej nadwyżki operacyjnej to Białystok, ale planuje bardzo wysoką, bo ponad 10-krotnie większą niż nadwyżka operacyjna sprzedaż mienia, która wywiąduje 11,6% dochodów tą nadwyżkę. I wreszcie, drodzy Państwo, to jest bardzo ważne do uzmysłowienia. Zaciskający się proces fiskalny z jednej strony. Z drugiej strony kryzys gospodarczy. Z trzeciej strony polityka fiskalna, a z czwartej strony jeszcze to, co uchwalamy jako demokracja lokalna. Pozwoliłem sobie przedstawić tutaj skutki finansowe poczynań wpływających na ograniczenie nadwyżki operacyjnej. Jak Państwo widzicie, na rok 2013 projekt przewidujemy, że same skutki obniżenia głównych stawek podatków lokalnych będą wynosiły 25,5 miliona złotych. Niewykorzystane dochody, gdyby tak jak w Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku na maksymalnym poziomie nie stawki. Następny to jest, proszę Państwa, Janosikowe, 64,4. No dziwna sprawa. Wiele miast z tej naszej dwunastki, a praktycznie rzecz biorąc niemal wszystkie, mają obniżone Janosikowe, a jedynie Kraków, plus tam jeszcze bodajże Poznań, ma zwiększone Janosikowe. Warszawa ma obniżone i to dość wyraźnie. No jak dlaczego? Dlatego, że tak zostało policzone przez ministra finansów wielkość podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca. Tylko, że licząc podstawowe dochody podatkowe na mieszkańca,
minister finansów to 25,5 miliona zalicza do osiągniętych dochodów. On nie uwzględnia rachunku janosikowego tego, że gmina nie uzyskuje to takiej wielkości, na jaką on im gminom pozwala. On do janosikowego zalicza maksymalną kwotę, to znaczy po uwzględnieniu również tych elementów zwolnień i obniżeń maksymalnej stawki podatkowej. To go nie interesuje. Janosikowe to janosikowe. Macie prawo, ostatnio nawet pani wiceminister wytknęła samorządy na kongresie finansów i samorządów, finansów i kapitału. No i powiedziała, wy nie wykorzystujecie tego, co wam minister daje. Wy chcecie więcej subwencji, więcej dotacji, wykorzystajcie to, co wam minister daje w postaci corocznego ustalania wysokości maksymalnej stawek podatkowych. Następna sprawa, następny skutek to jest dopłata do zadań oświatowych finansowanych subwencji. To jest do gmin. Do zadań gminy dopłacimy 200, prawie 14 milionów złotych. To obniża oczywiście na to nadwyżkę operacyjną, no bo inaczej się nie da. Do zadań powiatowych w zakresie oświaty dopłacimy 51,1 miliona. W sumie do oświaty 264,9 miliona do oświaty objętej subwencją. Następny to jest to, co Państwa interesuje, bieżący korzyści i długu. On również obniża nadwyżkę operacyjną, jako bieżące wydatki na obsługę długu. Wreszcie, drodzy Państwo, z tym porównałem wielkość wydatków majątkowych, które projektujemy 489,4 miliona, prawie pół miliarda. Do tego nadwyżkę operacyjną netto, którą planujemy, 332,4. I wreszcie nadwyżka operacyjna netto plus dochody ze sprzedaży mienia, to jest 4,380. Jasne, drodzy Państwo, przejdźmy do następnego. Tu Państwo macie ostatni okres, ten okres, jak się mówi, perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Od 2007 roku zyskiwaliśmy dochody, ale również mi z jednej strony na nie zabierano, z drugiej strony sami nie decydowaliśmy się na nieosiągnięcie ich pełni i z trzeciej strony kredyt gospodarczy wymuszał takie, a nie inne decyzje. Jak Państwo widzicie, kwota skumulowanego zadłużenia to 2 miliony na koniec roku 2013, 2 miliardy, przepraszam. Ale nadwyżka operacyjna zwiększona o dochody z mienia w tym okresie od roku 2007 narastająca to 2,036 miliardy. A wydatki majątkowe to 4,154 miliardy. A ubytki to Państwo macie na tych poszczególnych pionach odpowiadających dla danych lat. Ten najbardziej od góry z kwotą 737 to jest, drodzy Państwo, koszt utrzymania komunikacji miejskiej. W ciągu tych lat od 2007 do roku 2013 737 milionów. O tyle nadwyżka operacyjna uległa zmniejszeniu, mimo że usługa komunalna charakteryzująca się ceną, tym różni się od usługi administracyjnej, za którą się płaci opłatę, że ceny się kalkulują w oparciu o koszty. To jest ta jedna istotna różnica. Zasadnicza. Do cen za usługi komunalne musimy podchodzić, biorąc pod uwagę koszty ich realizacji. A do cen, do opłaty za usługę administracyjną, to można ustalić na poziomie, który praktycznie nie ma swoich uzasadnień, chociażby w koszcie administracji. U nas maleje koszt administracji, jak Państwo widzicie. A opłaty są takie, na jakie pozwala Wysoka Rada Ryczałowa. Następna sprawa, właśnie skumulowane, drodzy Państwo, skumulowane zadłużenie. Jeśli chodzi o Kraków, to tu jest wersja, która jest oczywiście rok 2012. Gdybyśmy byli obciążeni drugiem wysokości 83,1% dochodów, to już by mnie tu nie było, bo już by komisarz zarządzał tym miastem. To jest błąd, drodzy Państwo, zadłużenie na koniec 2012
2012 roku według aktualnego planu ma wynieść 58,8%. Nie 83,1%, nie zostało to skorygowane, za co Państwa bardzo przepraszam. Ale skumulowane zadłużenie 56,1 na koniec roku 2013. Popatrzcie Państwo, co się dzieje z Wrocławiem. 62,1, Łódź 63,4, Poznań 70,4, mimo że schodzi już drugi rok z tego zadłużenia i nie może zejść poniżej 70%. Gdańsk 50,7, rośnie jego zadłużenie, ale Bydgoszcz 71,2. A Katowice, o których mówiłem, zobaczcie Państwo, z 38 na 44,3%. Nawet Białystok planuje zamknięcie przyszłego roku z zadłużeniem w wysokości 56% planowanych dochodów. Te schodki wyraźnie wskazują na tendencję obecną, która to tendencja jest dość powszechna, jeśli chodzi o największe miasta. Zadłużenie miast na koniec 2013 roku w kolejnym slajdzie. I ten nam da wyobrażenie, jak mieszkańca naszego ciężymi tym zadłużeniem. Zauważcie Państwo, 2 miliardy, następny slajd. 2 miliardy to jest skumulowane zadłużenie. Zadłużenie skumulowane w Wrocławiu 2 miliardy 216 milionów. Zadłużenie skumulowane w Łodzi 2 miliardy 245 milionów. W Warszawie 5 miliardów 973,5 miliona. To są wielkości planowanego na koniec roku 2013 zadłużenia. Odnoszone do dochodu, zauważcie Państwo, 56,1 Kraków, 46 Warszawa, na przykład w tym budżecie trudno, żeby było inaczej. Ale samo obciążenie, zadłużenie jednego mieszkańca Warszawy jest 3493 zł, a Krakowa 2645. Które miasta jeszcze mają taki poziom obciążenia mieszkańca wielkością zadłużenia? No ma nieco niższy, drodzy Państwo, poziom Katowice, które przechodzą z 714 zł na jednego mieszkańca w roku obecnie kończącym się do 2377. Taki skok obciążenia u jednego mieszkańca, jeśli chodzi o zadłużenie. Zadłużenie niższe posiada też Szczecin, a skok z 970, przepraszam, na 2441,6 zł. Ale pozostałe miasta, łącznie z Rzeszowem, Białymstokiem, Lublinem, Bydgoszczą, mają zadłużenie na jednego mieszkańca planowane na koniec roku 2013 wyższe niż planujemy w Krakowie. Przyjęliśmy do praktycznego stosowania regułę ostrożnościową, ale i regułę oszczędności, która czasem kończy się ograniczeniami, a często wyrzeczeniami. I w projekcie budżetu ta linia jest jasno zarysowana. Proszę następnie, koszt obsługi długu, Państwo macie od 2007 roku, łączny koszt obsługi długu, to jest ten najbardziej na prawo przedstawiający wielkości prostotą. Łączny koszt jest mniejszy niż w roku 2012. Łączny koszt jest mniejszy niż w roku 2012. O noce prawie 90, a więcej milionów złotych. Oczywiście problem i tajemnica kryje się w tym, że mamy do spłacenia mniej rat kredytu niż w roku bieżącym. 454 miliony, w przyszłym 365 milionów. Wreszcie stosunek kosztów obsługi w danym roku do skumulowanego zadłużenia, jak proporcjonalnie się to rozkłada. Bieżące koszty obsługi długu to jest jaśniejszy, a ciemniejszy to jest składny długi. Jak one wyglądały w poszczególnych latach. Wreszcie, drodzy Państwo, teraz już szybko skumulowane zadłużenie, tu przechodzę do WPF-u. Jak Państwo widzicie, rok 2013 to jest skumulowane zadłużenie wyraźnie zmniejszające się w porównaniu zarówno jeśli chodzi o wielkość, jak i o procent do planowanych dochodów. No niestety trzeba to robić. Trzeba to robić. Oby nam się udało zamierzenia roku 2012 zrealizować na planowanym poziomie. To tak będzie. Następna sprawa to obsługi długu.
jak Państwo widzicie, według starej metody obowiązującej obecnie liczonej do planowania dochodów, a wcześniej do zrealizowanych dochodów. Tak się przedstawia stosunkowo najcięższy dla nas był rok właśnie obecny 2012, gdzie bez obliczeń na Unię Europejską ten chod kształtował się na stosunkowo wysokim poziomie. To jest chod brutto, to znaczy bez obliczeń wymagania finansowania Unii Europejskiej. Bardzo proszę następny. Nadwyżkę operacyjną porównaliśmy z wielkością spłat, która nam mówi, co by było, gdyby nagle wszystkie nasze zobowiązania stały się natychmiast wymagalne. Na ile wystarczyłaby nadwyżka operacyjna do tego, aby je spłacić? Jeśli chodzi o rok 2012, to 9,5 roku. Gdybyśmy nie inwestowali, a jedynie z tej nadwyżki tej wielkości spłacali zadłużenie, a w roku 2013 schodzimy już, jak Państwo widzicie, na poziom 6 lat. Gdybyśmy taką nadwyżkę w roku 2013 utrzymywali przez 6 lat, nie inwestowali, to spłacilibyśmy całość zadłużenia. Na ogół przyjmuje się, że zadłużenie powinno się wahać właśnie do 10 lat. To jest taka granica nadwyżki operacyjnej, która umożliwia stosunkowo stabilne planowanie finansowe. Jak Państwo widzicie, ta nadwyżka i dług malejący z roku na rok schodzi do najniższego poziomu w roku 2024, kiedy przy tej planowanej nadwyżce, szacowanej nadwyżki operacyjnej wystarczy 2,5 roku, aby zejść z długu zupełnie. Wreszcie nadwyżka operacyjna to źródło finansowania kosztów obsługi długu. Czy ona nam wystarcza? No raz nam wystarcza, raz nam nie wystarcza. W roku 2011 wystarczyła nam tego, aby z niej właśnie koszty obsługi długu przypadające na rozwoju nasze finansowe, ale w roku 2012 nadwyżka operacyjna niestety ale była połowę mniejsza niż koszty obsługi długu. Wreszcie rok 2013 planujemy, że ona powinna się zbliżać do wysokości kosztów obsługi zadłużenia w roku 2013. Następne lata wykazują już tendencję, kiedy ta nadwyżka operacyjna powinna kształtować się na poziomie umożliwiającym spokojne myślenie o czekających nas kosztach obsługi zadłużenia. Tu jest już w innej wersji powtórzone to, co wcześniej mówiłem, zestawiłem z sobą parę wielkości dla lat od 2011 do 2033, a więc fragmenty naszej prognozy finansowej, zaciąganie dług, spłaty długu, a zatem ewentualny przyrost dodatnich ujemnych długu, nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży na to, co wymogi ustawy o finansach publicznych 2014 wejdzie i wreszcie wydatki majątkowe. Mniej więcej te relacje tak się kształtują. Wreszcie perspektywa wykorzystania środków zwrotnych wobec nowych ograniczeń ustawowych. Jak gmina się może na tym rynku kapitałowym lokować, jak myśleć o tym, abyśmy mogli wykorzystywać również przychody zwrotne do sfinansowania naszych zamierzeń. Jak Państwo widzicie, są dwie linie, łącznie po obsługi długu w stosunku do dochodu. To jest jedna strona tego współczynnika ku uproszczeniu z artykułu 243 i nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży mienia podniesiona dochodów. To jest druga strona tego współczynnika z artykułu 243. I tu, drodzy Państwo, gdzie te linie schodzą się z sobą w sposób wyraźny, to są nasze newralgiczne punkty. To są nasze newralgiczne lata. Tam, gdzie ta rozbieżność jest stosunkowo duża, a w szczególności, w której łączny koszt obsługi długu w stosunku do dochodu jest niższy niż linia nadwyżki operacyjnej powiększonej do dochodu ze sprzedaży mienia, tam możemy czuć się bezpiecznie finansowo. Takie, może następną, taka bardzo panoramiczna, panoramiczne przedstawienie sytuacji finansowej naszej gminy w postaci nakładania się na siebie elementów nadwyżki operacyjnej, dochodów ze sprzedaży mienia, wreszcie zaciąganego długu, innych przychodów, wydatki majątkowe i spłata długu, jako te elementy, które oczywiście te będące w naszej dyspozycji wpływy pomniejszają. Tak planujemy, w szczególności jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to jak Państwo widzicie, to jest słupki zielone. Słupki zielone. Tak przewidujemy, oczywiście lata następne będą
korygowany na bieżąco. Trudno jest obecnie stosować inne parametry niż przedłużanie działania pewnych parametrów, które obecnie prezentowane są w tych dokumentach, o których mówię. Nie wracając już do samego końcowego wyrazu, ponownie wracamy na ujęciu do tabeli konstrukcyjnej, w której no, przedstawione są te elementy, które są większe, ale i mniejsze w porównaniu z planem uchwalonym przez Wysoką Radę na przykład w 2012 roku. Chciałbym tutaj zwrócić Państwa uwagę na ten element, że kredyty w wysokości 300 milionów złotych planowane do zaciągnięcia stanowią zaledwie 71,5% tych zobowiązań zwrotnych, które mieliśmy planowane do zaciągnięcia w roku 2012. Równocześnie, proszę Państwa, zdajemy sobie sprawę i ja bym apelował do Państwa radnych również o pewną zrozumiałość wynikającą z natury przebiegu procesu budżetowego. A mianowicie budżet nie jest zasobem. Co to znaczy? Że jeżeli mamy dochody, to nie jest 3,5 miliarda, które leży gdzieś w kasie albo jest zgromadzone na koncie. Budżet nie jest zasobem środków. Budżet ma charakter strumieniowy. To znaczy bieżących wpływów, ale i bieżących wydatków. To nie jest zasób środków. Jeśli bieżące wydatki, a przykład planowane wydatki, a przykład zanim zaciągniemy zobowiązania, to czy one się zrealizują, czy nie, czy zostaną zapłacone, czy nie, zależy od spływu tej lewej strony, od dochodu. Jak dochody nie dopiszą planowane, to nie będzie z czego zapłacić. Żeby takiej sytuacji uszczec się w trakcie roku, pan prezydent wystąpił do Państwa z prośbą o upoważnienie do zaciągania kredytu w linii rachunku skonsolidowanym. To jest 580 rachunków naszego miasta. W rachunku skonsolidowanym w wysokości maksymalnej 200 milionów złotych. Jest to kredyt odnawialny, to znaczy każdy wpływ środków zmniejsza jego dzienną wartość. W imieniu Pana Prezydenta proszę Państwa o to, aby w ten sposób podejść do budżetu. To już nie jest instrument roczny, choć faktycznie przedstawia się go jako roczny plan dochodów wydatków. Ale jest to dokument, na którego wpływają zaszłości z lat poprzednich, a również i wymogi lat następnych. 56,1%, co pokazywałem, skumulowanego zadłużenia. To ktoś by mógł powiedzieć, przecież ustawa dopuszcza do 60%, no to jeszcze 3%. Zwiększmy zaciągane kredyty. Tak, tylko że wtedy w roku 2014 będziemy mieli problem. I nie dlatego my nie zaciągamy, nie proponujemy wyższego stopnia zaciąganego długu, że nie chcemy. Nie. Gdyby nie rok 2014, to byśmy zaciągnęli. Ja nie wiem, do czego doprowadzi to inne miasta. Bo skumulowane zadłużenie to jest niezależne od tego, kiedy zaciągnięto. U nas zadłużenie nie rośnie praktycznie od 4 lat. Ono maleje. W innych miastach wzrosło już do takiego poziomu, że przewyższa nas. I z obsługą tego zadłużenia i my, i ci, którzy planują zadłużenie, wzrost taki wysoki zadłużenia na rok 2013, będą sobie musieli poradzić w roku 2014. A rok 2014 to średnia arytmetyczna nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży mienia lat 2011, 2012 i 2013. To, co się w tych latach działo, 2011, dzieje rok 2012 i będzie działo rok 2013, określi nasze możliwości w roku 2014. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję Pani Skarbnikowi. Bardzo proszę Pan Profesor, proszę. Pani Przewodnicząca, Panie Panowie Radni, Szanowni Goście, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości proszę o pół godziny przerwy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, ogłaszam przerwę do godziny 14.35. Tak proszę.
na rejestr